Dzień dobry, witam serdecznie. Grzegorz Bajor, prawdziwe samochody. Takie cudo dziś do nas przyjechało. Będzie, myślę, że dłuższy materiał, może nawet dwa materiały na temat tego samochodu. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Szybciutko zobaczymy jeszcze na wydechy, jak to bulgocze. No, ciekawe, czy odgadniecie, co jest pod machą tego potworka. Nie ma żadnych oznaczeń wersji silnikowej. Powiem tylko, że jest to samochód M. Bardzo mocny silnik. Bardzo mocne wyposażenie dodatkowe. Samochód przepiękny. A więc przygotuję coś dla Was ciekawego. Będą, myślę, że dwa materiały na temat tego samochodu. Dobra, prosto koła. Tak to wygląda w całej okazałości. Zobaczcie tylko, jak ten samochód się prezentuje. Przedni grill indywidual. Samochód ma bardzo dużo indywidualnego wyposażenia. Zawsze, jeżeli w BMC mamy takowe wyposażenie, to jest specjalna tabliczka znamionowa informująca o tym, że mamy indywidualne wyposażenie. Jest tutaj też unikatowy numer seryjny tego samochodu i zobaczcie na serce tego BMW M Performance. Silnik, tak jak już zdradziłem Wam, 3-litrowy, 4 turbiny, 400 koni mocy, napęd na 4 koła, 4 koła skrętne, a więc tutaj jest wszystko poczwórne. Zobaczcie, jak to wygląda, jak ten samochód się prezentuje. Zajrzyjcie proszę jeszcze do środka. Tutaj aż kipi od wyposażenia dodatkowego. Będę to wszystko Wam pokazywać, opowiadać. System Night Vision Harman Kardon. Fotele komfortowe ze skórą indywidual z merynosów. Zajrzyjmy jeszcze do tyłu. Tak wygląda tył. Czterostrefowa klimatyzacja, podgrzewana tylna kanapa, podgrzewana kierownica, podgrzewane podłokietniki, podsufitka indywidualna. To nie jest materiał, to jest zamsz. To jest skóra, taka jak Alcantara. Tak wygląda podsufitka, tak wygląda tylna kanapa. Koła 22 cale, sportowe hamulce. Zobaczcie jeszcze do bagażnika. Komfortowy dostęp oczywiście, soft close, czyli dociąganie drzwi, otwieranie pokrywy bagażnika gestem nogi. Jest też hak holowniczy, nawet to otwiera się elektrycznie. Proszę spojrzeć. Zobaczmy, jak to działa. Nie, jeszcze raz. Tak. To działa w ten sposób, a więc mamy dostęp do bagażnika. Pod spodem dodatkowy schowek. Tutaj oczywiście opony typu Runflat, a więc żadne koło zapasowe nam nie jest potrzebne. To jest chyba do zamykania, tak? Nie, to będzie do zamykania. To jest do zamykania i to też jest
do zamykania kamery 360 stopni. Piękne są te koła 22-calowe, nowe hamulce na przedniej i na tylnej osi. Same hamulce na jedną oś, takie jak mamy w tym samochodzie. Zobaczcie, jakie duże talerze. Nowiutka tarcza, nowy klocek. Myślę, że za komplet takich tarcz na jedną oś koło 10 tysięcy złotych trzeba będzie zapłacić, a więc dwie osie to 20 tysięcy złotych. Do tego mamy tutaj pneumatykę, czyli samochód ma poziomowanie zawieszenia w X550D. Były dwa rodzaje zawieszenia, klasyczne ze sprężynami śrubowymi i pneumatyka jest bardziej komfortowa i można zmieniać prześwit, a więc jeżeli ktoś tym samochodem będzie chciał wjechać w jakiś trudniejszy teren, to pneumatyka na pewno się przyda. Światła laserowe, światła drogowe w technologii właśnie laserowej mają zasięgu nawet do kilometra. Coś pięknego. Włączyłem teraz światła mijania i światła drogowe. Zobaczcie, jak to świeci. Nie wiem, czy teraz ta wiązka lasera działa, czy to działa tylko w czasie jazdy. Jeszcze tego nie rozgryzłem. Nagram też coś dla Was z nocnej jazdy. Zobaczymy, jak ten samochód jeździ. Tutaj mamy kamerę noktowizyjną do systemu Night Vision. Tutaj mamy kamerę przednią. Zresztą tych kamer tutaj jest bez liku. Mamy też kamery w przednich lusterkach. Tutaj z boku one pełnią dwie funkcje. Jedna to kamera tak zwana dookólna 360 stopni, a drugie to system monitorowania martwego pola. Zobaczcie, jak działa dociąganie drzwi, tak zwana miękka mechanika. Wystarczy domknąć delikatnie drzwi i dociągają się one automatycznie. Zajrzę teraz do środka. Tutaj mocowanie pod... Co tutaj jest? A, tu jest wejście USB i mocowanie pod jakieś stoliczki, pod jakieś uchwyty, na jakiś tablet, na jakieś multimedia. Tak wygląda podsufitka, tak wygląda dach. Dach ma takie ciekawe jakieś kropeczki, nie wiem, do czego to służy. Za chwilę spróbuję rozwikłać tą zagadkę. Samochód ma 93 183 km. Zobaczcie, teraz 1 listopada, dosłownie 2 miesiące temu, 50 km temu był wykonany pełny serwis BMW, olej silnikowy, kontrola pojazdu i filtry, a więc samochód jest gotowy do eksploatacji. Pięknie pachnie w środku. Tutaj jest, tak jak już wspomniałem, indywidualne wyposażenie skórzane, a więc nawet deska rozdzielcza pokryta jest naturalną skórą. To nie jest tworzywo sensatek, to jest prawdziwa skóra. Tutaj mamy oczywiście wyświetlacz head-up display, boki drzwi też pokryte są skórą. Tutaj mamy panel do sterowania lusterkami, szybami. Możemy też sobie regulować z tego miejsca fotel pasażera. Piękna jest ta skóra. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Skóra w kolorze ostrygowym z ekskluzywnym szwem. Skóra Individual Merino, czyli z merynosów. W BMW mamy animowane objaśnienia takich najważniejszych funkcji. Zobaczmy, co BMW powie na temat systemu laserowych świateł. Technologii LED i światła laserowego w reflektorze. Dzięki swojej wysokiej intensywności świecenia laserowe światła drogowe posiadają podwojony zasięg i jasność. W związku z tym można znacznie szybciej i wyraźniej zauważyć obiekty znajdujące się przy drodze. Na pewno będzie to wspaniale działać, będę to testować, będę Wam to pokazywać. Asystent kierowania i toru jazdy. Mamy tutaj zaawansowane systemy wsparcia kierowcy, czyli jeszcze rozbudowany adaptacyjny tempomat, autonomiczną jazdę. To wszystko w tym samochodzie jest. Jest funkcja Night Vision z rozpoznawaniem osób.
Zobaczcie, jak to system działa. System w nocy ostrzega przed osobami i zwierzętami na drodze. Kamera termowizyjna kontroluje do tego obszar przed pojazdem. System rozpoznaje ludzi lub rozpoznaje ludzi i oświetla ich wiązką świateł drogowych, tak żebyśmy ich zauważyli. System rozpoznawania osób z funkcją City, ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu. Kamera 360 stopni. No jest tego wszystkiego tutaj mnóstwo. Konfiguracja głównego menu, światła, sterowanie głosem. W przypadku BMW coś takiego jak pełna opcja nie istnieje. Te samochody można konfigurować na tysiące sposobów, natomiast ten samochód jest wyposażony prawie w pełni. Do pełnego wyposażenia brakuje tutaj jedynie masażów. Nie ma też wentylacji foteli, a więc są one tylko podgrzewane. Nie ma właśnie wentylacji i nie ma masażu. Natomiast to są, myślę, że takie mało istotne rzeczy. Jest tutaj wiele innych opcji, które warto mieć w takim samochodzie właśnie jak ten. Kolejna ciekawa funkcja w klimatyzacji, mamy opcję tak zwaną Ionic, czyli jonizacja powietrza i zapachy. Wejdźmy sobie w ustawienia. Ustawienie jakości powietrza, jonizacja wnętrza i druga opcja, zapach. Możemy sobie rozpylać zapachy, dwa do wyboru. Jeden już jest pusty, drugi jest prawie pusty. Tutaj w schowku znajduje się miejsce na ten zapach. Należy to nacisnąć i wtedy wychodzi nam buteleczka z zapachem. No nie będę tego teraz robić, a więc tutaj jest ten zapach. Schowek też jest obszyty skórą, to jest wykonane ze skóry naturalnej. Tutaj dół deski rozdzielczej też jest obszyty skórą naturalną. Zobaczmy jeszcze, co mamy. Wentylację i ogrzewanie postojowe, czyli możemy sobie zaprogramować czas odjazdu, wtedy samochód albo się przewentyluje, albo się ogrzeje za pomocą tej właśnie wentylacji postojowej. Bardzo ładne jest to drewno indywidualne, ma piękną taką strukturę, fakturę prawdziwego drewna. Zobaczcie, nie wiem, czy to będzie widać w oku kamery, ale wygląda to naprawdę znakomicie i strasznie podoba mi się to, ten kryształek, ten lewarek zmiany biegu właśnie w postaci takiego kryształka, chyba swarowskiego tak się to nazywa, i to też jest obłożone takim kryształkiem. Dotykowe przyciski, przyciski zmiany ustawień samochodu. Zobaczmy, co możemy sobie skonfigurować w ustawieniach indywidualnych. Możemy skonfigurować amortyzatory, układ kierowniczy, silnik, skrzynia biegów, tyle, więc możemy sobie ten samochód dopasować do swoich indywidualnych ustawień. Zobaczmy jeszcze, jak działa kamera cofania. Taki jest widok z kamery cofania. Mamy też asystenta cofania, mamy automatyczne parkowanie. Asystent cofania działa w ten sposób, że nasz samochód odtwarza ostatnie 150 metrów drogi, którą przejechaliśmy do przodu, a więc jeżeli wjedziecie w jakiś zaułek, później wasze BMW może odtworzyć tą drogę, wyjechać po takim samym torze, jakim poruszaliśmy się do przodu. Nie wiem, czy to jest przydatne dla kogoś, ale można z tego skorzystać. Jest tutaj też kluczyk Display Key, tak zwany. Zobaczcie, tutaj mam go w koszulce, a więc możemy za pomocą tego klucza posługiwać się, otwierać samochód. Możemy tym kluczem również parkować. Jest opcja zdalnego wyjazdu z miejsca parkingowego, zdalnego parkowania, więc możecie sobie podejść do samochodu i z daleka go uruchomić, wyjechać z miejsca parkingowego, samochód podjedzie do kierowcy. No nie działa to tak jak w Tesli, że ona przyjeżdża po przywołaniu gdzieś tam z odległego zakątku parkingu pod drzwi marketu, gdzie wy na nią czekacie, natomiast można tym samochodem przejechać kilkadziesiąt metrów właśnie sterując tym kluczykiem Display Key. Posłuchajcie jeszcze na koniec pracy układu wydechowego, może uda mi się to pokazać. Coś niesamowitego, jak ten silnik pracuje, jak ten wydech bulgocze. Bul, pracuje jak V8, a pod maseczką 3-litrowy diesel, tylko 6 cylindrów, ale to jest aż 6 cylindrów.
Kiedyś o tym silniku powiedział Krzysztof Hołowczyc, zresztą on w swoim BMW X3, którym startuje w rajdzie Dakar, ma właśnie taki silnik. Oczywiście to jest silnik starszy, poprzedniej generacji, jeszcze ten stary 3-litrowy żeliwny motor, natomiast powiedział o nim kiedyś, że ten silnik ma tyle momentu obrotowego, że mógłby wjechać na szklaną górę. Ja się z tym w pełni zgadzam. 400 koni to niesamowita moc. Nie zgłębiałem jeszcze tutaj tych wszystkich danych technicznych, ale gdy będziemy przygotowywać dla Was materiał, opowiem w szczegółach o tym, jak to działa. Cóż, na dziś tyle. Pokrótce chciałem Państwu pokazać ten niesamowity samochód, pochwalić się najnowszym nabytkiem, który jest w naszej ofercie sprzedażowej. Dziś samochód przyjechał, od poniedziałku zaczniemy go przygotowywać, zaczniemy go sprawdzać. W zasadzie tutaj nie ma czego sprawdzać, bo samochód jest prawie nowy, tak jak powiedziałem, 93 tysiące kilometrów przebiegu. Dwa miesiące temu przeszedł pełny przegląd w autoryzowanej stacji BMW. Samochód bezwypadkowy, samochód w stanie perfekcyjnym. Samochód przyjechał aż spod duńskiej granicy, jeździł w Niemczech, tam miał jednego użytkownika i wczoraj rano załadowaliśmy go na lawetę pod duńską granicą, a dziś kierowca go dostarczył i samochód już jest pod domem, a w poniedziałek będziemy zaczynać przy nim pracować. Tak on się prezentuje, coś niesamowitego, dlatego musiałem się pochwalić. Takie samochody nie zdarzają się na co dzień, a więc X5M50D zaprezentowany. Czekajcie na kolejne materiały. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmach w nowym sezonie, w nowym roku 2024. Trzymajcie się, kłaniam się nisko. Cześć! Mocniej! Zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Podgrzewane i klimatyzowane uchwyty na napoje. Możemy sobie podgrzać tutaj kawkę albo schłodzić zimną wodę. No coś niesamowitego, co ci Bawarczycy nie wymyślą, a tam w głębi jest ładowarka indukcyjna do telefonu. Tutaj regulacja wysokości podwozia, czyli pneumatyka. Zobaczcie jeszcze, jak się otwiera schowek. Zobaczcie, to jest też takie spowolnione. To nie jest tak, że coś tutaj odskakuje na sprężynie.